Dziś porozmawiamy sobie o przysiadzie. Czy warto wykonywać to ćwiczenie? Czy przysiad rozwali Wam kolana i kręgosłup? Jak poprawnie wykonywać, a także poprawnie umieścić go w swoim planie treningowym? Jeśli jesteście ciekawi odpowiedzi na te pytania, zostańcie z nami. Ja nazywam się Alex i witam Was na kanale Athletic Development. Przez ostatnie 2-3 lata możemy zaobserwować rozpowszechnienie się ćwiczenia, jakim jest przysiad, wśród szerszego grona odbiorców. Stało się to tak poniekąd za sprawą zalewającą nas zewsząd kulturą fitnessu zza oceanu. Ludzie teraz robią squaty na workoutach, bo to przecież każdy powinien robić przysiady, bo to przecież zdrowo i funkcjonalnie, bo jak siadasz na kiblu, to co, to przysiad robisz, więc podwójnie zdrowo i funkcjonalnie. No i w mediach społecznościowych można się rekordem pochwalić. Ale zastanówmy się przez chwilę, czy to naprawdę zdrowo, funkcjonalnie i każdy powinien te przysiady robić, czy powinien się nimi chwalić. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach w świadku fitnessowym słowo funkcjonalne jest zdecydowanie nadużywane. I już dawno wszyscy zapomnieli, co to tak na dobrą sprawę znaczy. W większości przypadków ludziom kojarzy się trening funkcjonalny albo z crossfitem, który funkcjonalny nie jest, albo z czymś, co przypomina bardziej przygotowanie motoryczne do cyrku, który ma na celu wzmocnić mięśnie głębokie, czyli kolejne słowo, którego znaczenia tak na dobrą sprawę nikt nie zna. Każdy ma odmienne potrzeby i cele treningowe i funkcja, do której trenujemy poprzez trening funkcjonalny, jest dla każdego zgoła inna. Inne potrzeby ma biegacz, zupełnie inny trening potrzebuje grupa, z której chce schudnąć, i jeszcze inna osoba, która po prostu chce być sprawna, a jeszcze inny trójboista. Dlatego nie wsadzajmy wszystkich do jednego wora, nie mówmy, że każdy powinien robić to samo, bo najważniejsze w tym wszystkim jest kontekst. Ale wróćmy do przysiadów. Większość wykonywanych siadów na siłowniach są to tak zwane back squaty, czyli sztangę umiejscowiamy sobie na plecach. Jest to ćwiczenie niemal święte. I biada tym, kto spróbuje targnąć się na niego i chociaż w najmniejszym stopniu go oczernić. Niemniej jednak zaryzykuję i spróbuję rozkminić, dla kogo to ćwiczenie będzie funkcjonalne i kto wyciągnie z niego największe korzyści. Zdecydowaną większość czasu sportowiec znajduje się na jednej nodze, biegając, robiąc zwody, niesymetrycznie skacząc, lądując, dlatego to ćwiczenie nie przyłoży się nam w linii prostej na sytuację na boisku. Dużo lepszym pomysłem są wzorce jednonożne. Po drugie, zazwyczaj w back squacie wykorzystuje się sporo większe obciążenia, dlatego też ryzyko urazu w trakcie wykonywania tego ćwiczenia wzrasta. Głupio, jak na przykład piłkarz złapie kontuzję na siłowni, a nie na boisku. I znów, we wzorcach jednonożnych obciążenia są diametralnie mniejsze, więc i ryzyko kontuzji spada na łeb, na szyję. Poza tym, jeśli wykonujemy ćwiczenia jednonóż, to zaangażowanie mięśni stabilizacyjnej całej kończyny dolnej jest o niebo wyższe niż w przypadku klasycznego wariantu, co znów sprawi, że będziemy stabilniejsi na boisku. Nie bardzo, gdyż zdecydowana większość ludzi, m.in. za sprawą plagi, jaką jest siedzący tryb życia, nie ma mobilności oraz motoryki, żeby wykonać prawidłowy przysiad ze sztangą na plecach. I kończy się to po jakimś czasie urazami kolan, kręgosłupa, a nawet stawu ramiennego. Poza tym spora część osób, przychodząc na siłownię, zaczyna pompować swoje ego, wykorzystując przysiady z obciążeniem zdecydowanie przekraczającym ich możliwości. Osoba, która trenuje po prostu, żeby być sprawną i lepiej czuć się na co dzień, powinna najpierw poświęcić trochę czasu na wypracowanie mobilności oraz nauczenie się ruchu, a nie na rekordach w back squacie. Po drugie, zdecydowanie lepszym pomysłem jest wykorzystywanie frontu, czyli przysiadów ze sztangą trzymaną z przodu. Ciężar wykorzystywany w tym ćwiczeniu jest najczęściej niższy, a co za tym idzie, trudniej się rozwalić. Ale co najważniejsze, to ten ruch nie wybacza tak łatwo błędu jak poprzednik. Dlatego jeśli ktoś nie umie wykonać tego przysiadu, to po prostu sztanga z niego spadnie. Kolejnym plusem jest to, że nie ma aż tak dużej kompresji na klatkę piersiową, gdyż sztanga spoczywa na obręczy barkowej. Nie bardzo, gdyż przysiad jest ruchem, w którym króluje mięsień czworogłowy. Układ jego włókien sprawia, że płaszczyzna, w której wykonuje się to ćwiczenie, czyli płaszczyzna osiowa, zdecydowanie mu odpowiada. I u kobiet, które wykonują dużą ilość przysiadów, żeby zbudować piękne pośladki, z tendencją do rozrostu czworogłowych, a także u crossfiterek, możemy zaobserwować tą zależność. Ćwiczeniami, które zdecydowanie lepiej zbudują Wam pośladki, są ruchy wykorzystujące płaszczyznę przednio-tylną, czyli na przykład glute bridge, czy chociażby hip thrust. Kto w takim razie skorzysta na wykonywaniu regularnie back squatów? Na pewno trójboiści, te kilka procent sportowców, którzy mają wzorce dwunożne w swojej dyscyplinie, czyli na przykład wioślarze albo
skoczkowie narciarscy, no i na pewno skorzystają z tego osobniki chcące w 100% sposób przygotować się do siadania na kiblu. Chciałbym zaznaczyć, że to, co usłyszeliście dzisiaj, jest tylko moim skromnym zdaniem i jeśli lubisz wykonywać przysiady ze sztangą na plecach, to nic mi do tego. Niemniej jednak, jeśli udało mi się przekonać Ciebie do swoich racji i stwierdziłeś, że którakolwiek z moich wskazówek jest warta przebudowania swojego planu treningowego i zamienienia na przykład back squatów na front squaty, to kolejny odcinek będzie właśnie dla Ciebie. Omówimy w nim techniczne aspekty oraz mobilnościowe aspekty związane z tym ćwiczeniem. Dlatego też nie zapomnij kliknąć guzika subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, obczaić nasze wcześniejsze materiały, a także odwiedzić nas w naszych mediach społecznościowych. Linki klasycznie znajdziecie na dole. A my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Na razie.